I believe that this nation should commit itself. W ramach serii po wojnie opisywałem już okoliczności powstania Paktu Północnoatlantyckiego. Link do odcinka jest w opisie tego filmu. Natomiast jak wyglądały kolejne lata funkcjonowania NATO? Jaki plan na wojnę miała ta organizacja w pierwszej połowie lat 50? W jaki sposób europejskie armie zostały podporządkowane amerykańskim siłom zbrojnym? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii po wojnie. Zapraszam. Na wstępie w skrócie opiszę okoliczności powstania paktu. 17 marca 1948 roku Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja oraz Wielka Brytania podpisały traktat brukselski, na mocy którego na okres 50 lat zobowiązywały się wzajemnie sobie pomagać na wypadek odrodzenia się niemieckiej agresji. Kraje Europy Zachodniej postanowiły go podpisać w związku z narastającym napięciem politycznym wokół sprawy Niemiec oraz coraz agresywniejszą postawą Związku Radzieckiego. Strach przed armią ZSRR na zachodzie starego kontynentu był całkiem duży. Holenderscy politycy uważali, że jeżeli Stalin zdecyduje się zaatakować zachodnie państwa Europy, nie będzie mieć problemu z ich podbiciem. Nadzieje dawały Europejczykom ustne deklaracje prezydenta USA Harry'ego Trumana, który deklarował, że nie porzuci zachodniej Europy, jeżeli takie zagrożenie się faktycznie, realnie pojawi. Kiedy w Czechosłowacji w 1948 roku doszło do zamachu stanu, brytyjski minister spraw zagranicznych Ernest Bevin zaczął naciskać na Waszyngton, strasząc kolejnymi komunistycznymi przewrotami w innych europejskich państwach. Zaproponował stworzenie wspólnej polityki obronnej. Biały Dom zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Pentagon poparł brytyjski pomysł. Dlatego już 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie doszło do podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. W jego skład weszły Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia, Belgia, Kanada, Portugalia, Włochy, Norwegia, Dania oraz Islandia. Państwa członkowskie, tworząc NATO, powołały się na 51 artykuł Karty Narodów Zjednoczonych. Potwierdzał on niezbywalne prawo do obrony indywidualnej lub zbiorowej. Nie wszystkie narody były zachwycone podpisaniem paktu. W stolicy Islandii doszło do zamieszek. Islandzki parlament został obrzucony kamieniami. Niektóre z nich wybiły okna. Policja, aby uspokoić tłum, musiała użyć gazu łzawiącego. Protesty trwały kilka godzin. Projekt pierwszej strategii sojuszu gotowy był już w styczniu 1950 roku. Założenia były proste. Atak na któregoś z członków paktu zostanie uznany za atak na wszystkie państwa go tworzące. W tej sytuacji reszta krajów podejmie działania związane ze zbiorową samoobroną i udzieli wsparcia atakowanemu państwu, również używając siły zbrojnej. Jednocześnie traktat nie wymagał, aby członkowie odpowiedzieli akcją militarną przeciwko agresorowi. W pierwszej kolejności uderzenie miały przyjąć armie europejskich krajów. USA oraz Kanada miały udzielić im pomocy tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Jeśli chodzi o operacje morskie, USA i Wielka Brytania miały zajmować się zadaniami ochrony szlaków oceanicznych, podczas gdy inne kraje miały skoncentrować się na obronie własnych wybrzeży i portów. Narodowe potencjały wojskowe zostały podporządkowane planom NATO. Europejskie armie przyjęły standardy obowiązujące w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Tyczyło się to nie tylko terminologii oraz strategii, ale też procedur. Łącznie podpisanych zostało ponad 1200 różnych porozumień zmierzających do zmian w europejskich armiach. Tym sposobem ujednolicone zostały na przykład wymiary naboju wykorzystywanego w broni palnej wśród państw NATO. Zmiany dotyczyły też lotnictwa wojskowego. Dzięki ujednoliconym procedurom i standardom każdy samolot miał mieć możliwość bezproblemowego lądowania w dowolnej bazie NATO. Tylko w ciągu pierwszego roku funkcjonowania paktu Amerykanie wysłali na stary kontynent sprzęt wojskowy o wartości miliarda dolarów. Główne zadania obronne paktu na zachodzie kontynentu zakładały powstrzymanie przeciwnika jak najdalej od granic RFN. Na południu ochronę linii zaopatrzenia w zachodniej części Morza Śródziemnego. Na północy obronę basenu Morza Bałtyckiego.
na Atlantyku utrzymanie linii zaopatrzenia. Tym samym działania paktu zorganizowane były głównie wokół obrony Europy Zachodniej przed zagrożeniem komunistycznym. Natomiast konflikty i spory na obszarach pozaeuropejskich stały się frontem bezpośrednich starć Moskwy i Waszyngtonu. Pierwszą próbą generalną dla paktu była wojna w Korei. To była pierwsza sytuacja tuż po jego powstaniu, gdy dla świata zachodniego pojawiło się realne zagrożenie ze strony krajów komunistycznych. Konflikt zmusił sojusz do opracowania konkretnych planów strategicznych na wypadek ataku. We wrześniu 1950 roku, czyli kilka miesięcy po rozpoczęciu się wojny na Półwyspie Koreańskim, Komitet Wojskowy NATO zdecydował, że państwa członkowskie rozbudują swój potencjał pod kątem sił konwencjonalnych. Podczas posiedzenia w Nowym Jorku państwa członkowskie paktu przyjęły strategiczną koncepcję wojskową tzw. wysuniętej obrony. Zakładała ona, że w wypadku konfliktu państwa zachodnie będą próbowały przenieść działania zbrojne na teren krajów bloku wschodniego. W tym samym czasie Amerykanie zaproponowali sojusznikom remilitaryzację Niemiec, a także włączenie zachodniego państwa niemieckiego do struktur NATO. Jeśli chodzi o potencjał atomowy, to Stany Zjednoczone dysponowały w tym czasie 169 bombami atomowymi. Jednocześnie już 3 lata później ten arsenał liczył już 1100 bomb. Już w styczniu 1951 roku powstało Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO na Europę. Kierował nim Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych Dwight Eisenhower, czyli jedna z najważniejszych postaci II wojny światowej oraz przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Potwierdzeniem rosnącego potencjału militarnego NATO był szczyt Rady Północnoatlantyckiej w lutym 1952 roku w Lizbonie. Członkowie paktu, aby zrealizować długoterminowy plan obrony, zdecydowali się zwiększyć swoje siły do 96 dywizji lądowych. Wydatki wojskowe państw NATO wzrosły tym sposobem o ponad 300%. Realizowana była taktyka tarczy i miecza. Tarczą były wojskowe siły konwencjonalne, które miały przyjąć pierwsze uderzenie przeciwnika. Mieczem miało być amerykańskie lotnictwo strategiczne, bombardujące przeciwnika ładunkami jądrowymi. Następnie siły konwencjonalne miały przystąpić do kontrofensywy. W Portugalii zostało też utworzone stanowisko sekretarza generalnego NATO. Został nim Lord Ismay. We wrześniu 1952 roku odbyły się pierwsze duże manewry morskie NATO. Ćwiczenia Main Brace zgromadziły ponad 200 statków, 1000 samolotów oraz 80 tysięcy żołnierzy. Ich celem było przećwiczenie obrony Danii oraz Norwegii. Pomysłodawcą manewrów był generał Dwight Eisenhower. Ćwiczenia trwały 12 dni. Okręty, a w tym 6 amerykańskich lotniskowców, operowały w rejonie mórz Norweskiego, Barentsa, Północnego, Bałtyckiego oraz niedaleko Półwyspu Jutlandzkiego. Podczas manewrów symulowany był m.in. atak na północną flankę NATO w pobliżu Bodo w Norwegii. Ćwiczone były też ataki lotnicze niedaleko kanału Kilońskiego, operacje wojskowe przeciwko okrętom podwodnym oraz desant piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych w Danii. Dziennikarze New York Times, opisując manewry, napisali, że siły morskie NATO były największą i najpotężniejszą flotą, która pływała po Morzu Północnym od czasów I wojny światowej. Nie były to jedyne ćwiczenia NATO przeprowadzone w 1952 roku. Już w listopadzie na Morzu Śródziemnym ponad 170 natowskich okrętów oraz 700 samolotów symulowało starcie w tym rejonie świata. Celem sił alianckich było wyparcie agresora ze wschodniej części Morza Śródziemnego. Operacja o nazwie Long Step zakończyła się desantem w zatoce Lebidos na południe od Izmiru w Turcji. Wzięło w nim udział 3000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch oraz Grecji. Ćwiczenia miały przede wszystkim nauczyć sojuszników współpracy, a problemy były nie tylko sprzętowe, ale przede wszystkim organizacyjne i komunikacyjne. Biorący w nich udział żołnierze posługiwali się 5 różnymi językami. W tym samym roku odbyły się jeszcze jedne duże ćwiczenia morskie NATO w rejonie Morza Śródziemnego o nazwie Grand Slam. Związek Radziecki z niepokojem obserwował rozwój sytuacji, a Kreml nazywał manewry i ćwiczenia zaproszeniem do wojny. Tymczasem w 1953 roku NATO zrewidowało swoje decyzje co do liczebności sił konwencjonalnych. Coraz większy wpływ na strategię wojskową zarówno na wschodzie, jak i zachodzie świata miała broń atomowa. W tej sytuacji liczba dywizji NATO została zmniejszona do 35 przy jednoczesnym uwzględnieniu użycia broni atomowej. W
W 1952 roku do sojuszu dołączyły Grecja oraz Turcja. Co ciekawe, dwa lata później akces do NATO zgłosił Związek Radziecki. Moskwa uważała, że tylko w ten sposób możliwy jest pokój w Europie. Ale Waszyngton nie chciał się na to zgodzić. Zdaniem prezydenckich doradców Eisenhowera, Kreml tym sposobem, zamiast wzmocnić, chciał osłabić międzynarodowy sojusz. ZSRR otrzymało więc odpowiedź odmowną. W 1954 roku NATO podjęło jeszcze jedną ważną decyzję. Otóż 17 grudnia Rada Północnoatlantycka zatwierdziła dokument, który zezwalał na użycie broni atomowej wobec Związku Radzieckiego, niezależnie od tego, czy druga strona jako pierwsza użyje tego rodzaju broni. NATO przyjęło koncepcję parasola nuklearnego. Państwo z bronią jądrową gwarantowało jej użycie w obronie kraju nieposiadającego takiego uzbrojenia. Tym sposobem Europa Zachodnia miała mieć zapewnione bezpieczeństwo wobec zagrożenia radziecką inwazją lądową. Ta koncepcja odzwierciedlała amerykańską doktrynę wojenną nazywaną zmasowanym odwetem. Z drugiej strony w pełni została ona zaadoptowana na potrzeby NATO dopiero w 1957 roku. Kolejnym etapem rozwoju paktu było włączenie do jego struktur Niemiec Zachodnich. Ten pomysł, o czym wspominałem już wcześniej, narodził się już w 1950 roku. Do jego realizacji doszło dokładnie 9 maja 1955 roku. Niemcy zostały zobowiązane do wyrzeczenia się dążeń do posiadania sztabu generalnego oraz broni masowego rażenia. Ich przyszłe wojska miały zostać podporządkowane dowództwu NATO. W odpowiedzi na ten krok Blok Wschodni zaledwie 5 dni później stworzył własny sojusz militarny, czyli Układ Warszawski, będący przeciwwagą dla NATO. Porozumienie podpisały Związek Radziecki, Polska, Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, Albania i NRD. W połowie lat 50. powstał też tzw. Raport Trzech, którego autorami byli ministrowie spraw zagranicznych Norwegii, Włoch oraz Kanady. Dotyczył on pozawojskowej współpracy sojuszników. Zgodnie z jego zapisami, państwa członkowskie nie powinny działać na niekorzyść innych krajów wchodzących w skład NATO. Chodziło o stworzenie nie tylko wspólnoty militarnej, ale też, a może przede wszystkim, wspólnoty interesów. Zaledwie rok później powstał program naukowy NATO, który miał na celu zacieśniać współpracę badaczy z krajów wchodzących w skład paktu. W 1957 roku doszło do kolejnych dużych natowskich manewrów. Były to operacje Counterpunch, Strikeback oraz Deepwater. W przypadku Strikeback ćwiczenia odbyły się ponownie w okolicach Norwegii. Wzięło w nich udział 200 okrętów wojennych, 650 samolotów i 75 tysięcy żołnierzy. Pojawiły się tam też atomowe okręty podwodne Nautilus oraz Seawolf. Aby przeprowadzić realistyczną symulację ochrony żeglugi transatlantyckiej, w ćwiczeniach wzięło udział ponad 200 statków handlowych oraz liniowce Queen Mary oraz Ile-de-France. W ramach manewrów przeprowadzone zostały pozorowane naloty na pozycję wroga w Norwegii. Podczas ćwiczeń doszło do dwóch wypadków. 24 września w powietrzu zderzyły się dwa samoloty. Dwa dni później bombowiec szturmowy uderzył w rampę podczas próby lądowania na pokładzie USS Forrestal. Łącznie zginęło 12 osób. Również w 1957 roku odbyły się ćwiczenia o kryptonimie Deep Water. Operacja symulowała ochronę Dardaneli przed sowiecką inwazją. Kontrolując to wąskie gardło w sytuacji zagrożenia wojną, radziecka flota czarnomorska nie byłaby w stanie wypłynąć na Morze Śródziemne. Ćwiczenie obejmowało symulowany atak nuklearny w rejonie Gallipoli. W tym samym czasie, czyli w 1957 roku, NATO w pełni zaadoptowało amerykańską strategię zmasowanego odwetu. Chodziło w niej o wykonanie uderzeń z wykorzystaniem broni jądrowej na państwa Układu Warszawskiego w przypadku ataku z ich strony. W późniejszych latach ta koncepcja wojny wraz ze zmianą na fotelu przywódcy USA nieco się zmieniła. O ile Eisenhower do końca swojej kadencji był zdania, że należy atakować tak długo, aż wykończy się wroga, to za prezydentury Kennedy'ego ten przekaz był już nieco łagodniejszy. Zresztą podczas kryzysu kubańskiego Biały Dom został wystawiony na bardzo ciężką próbę. Nowa strategia obrony wdrożona przez nowego prezydenta zakładała elastyczną obronę. Chodziło o wzajemne odstraszanie się ze Związkiem Radzieckim, korzystając z narzędzi strategicznych, taktycznych i przede wszystkim sił konwencjonalnych. Więcej na ten temat opowiem w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.